trzeszcz. Wycieraczka trwa jeszcze, jazda jest za 5:12. Deszcze dwie kapka, pchuj, że w mieście aura jest nieładna. Czekam gdzieś na światłach w cieple auta jak wum. Na przystanku obok siedzi typ z bitą w kaptur, głową w ręce kartka, łeb w słuchawkach, coś tam pisakiem drapie, w świetle smarta, kurwa, pewnie raper. I prawie widzę ten worek przeżyć, który gnąc mu plecy ciężarem sporym leży. I już wiem, z jakim horrorem zeszy, który z uporem dzierży się dziś wieczorem zmierzy. O, będzie pisało życie czy coś, gdzieś obok bitów nicość cisnąc, jak ja dawniej w grafomatnie. Bum, jebło błyskawicą, no tak go natchnie. Nie? Podniósł głowę, zajrzał do środka. Na moment nasz wzrok się spotkał tu. Sucho, ciepło tam, chujnia mokra. Czuję, że wiem, o czym będzie jego zwrotka. Pewnie to będzie o prawdzie, o tym, co boli najbardziej, o trudnym starcie i wyborze trudnych dróg. I na dokładkę o kutasie, co grzał się w służbowym aucie, gdy podmiot liryczny mógł. I mam pewność po tym, jak właśnie westchnął i zakleszczył dłoń na długopisie, i jak serio podkreślił 16 kreską, że skończył zwrotkę słowem życie. Jesus. Dobrze, że z takich rzeczy wyrosłem. Yo, ej. Ja patrzę na ciebie, ty na mnie. Łapiemy na siebie niefajnie. Wnioski wyciągnij bynajmniej. Co ty wiesz, co ja wiem, co ty wiesz, co ja. Ja patrzę na ciebie, ty na mnie. Łapiemy na siebie niefajnie. Wnioski wyciągnij bynajmniej. Co ty wiesz, co ja wiem. I tylko coś mi mówi, że to nie jest koniec. Że coś mi umknęło w tej historii.